Ostatnio w LEGO Przygodzie 2 udało nam się uratować Stalowo-Brodego, który troszkę dziwnie wygląda. Powiedzmy sobie szczerze, nie, tak sobie po prostu nie wyobrażałem tego Stalowo-Brodego. Zawsze on był takim, wiecie, dużym piratem chyba w ciele robota, przynajmniej ja tak zawsze sądziłem, a tutaj mamy po prostu troszkę inny wygląd. Także cześć wszystkim, ja oczywiście jestem Flotar, a to jest kolejny chyba 6 odcinek z gry LEGO Przygoda 2. I znajdujemy się na planecie Harmoniawa, gdzie wszyscy są ze sobą bardzo... Żyją po prostu wszyscy ze sobą w dobrych stosunkach i są tutaj także super bohaterowie z DC. Nie mam pojęcia dlaczego, ale będziemy kontynuowali naszą przygodę i pamiętajcie, jeżeli chcecie więcej gier LEGO u mnie na kanale, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ktoś jest tutaj nowy, zachęcam do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia dzwoneczka, a samą grę możecie kupić taniej z kodem Flotar na G2. Link jest oczywiście w opisie. Porozmawiajmy z tym gościem, zobaczymy co w ogóle on chce. Rany, kompletnie mi nie podchodzi ta muza, no nie jest jakaś dobra. Musimy zlikwidować obie wieże z głośnikami w okolicy, idź no je wyłączyć. Okej, okay, czyli trzeba w sumie jedną. Stalowo-Brody miał naprawdę niezły łeb, jeśli chodzi o przejmowanie kontroli nad niektórymi obiektami. Okej. Czaj żarcik, nie? Tak, czaj żarcik, ale wiecie co, mamy nową rzecz, czyli głowę Stalowo-Brodego, którą będziemy... Chwila, jestem Stalowo-Brodym i rzucam swoją głowę. Okej. Okay. Dobra, to jest dziwne, ale ten głośnik gdzieś jest na górze, także musimy sobie tam wejść. A, on ma też te ręce? Chociaż... A, on się nogami tylko wspina. Dobra, to jest naprawdę dziwne to, co się tutaj dzieje. I gdzie jest ten głośnik? On po... A, chyba, że po prostu muszę jakoś rzucić? Nie. Coś muszę tutaj zrobić, ale wiem. Przecież nawet mam podświetlone, ja oczywiście tego nie widzę. I teraz w dół wyłączamy muzykę, a może ją zmienimy na jakąś inną, trudno mi powiedzieć. Dzisiaj będę chciał na pewno zakończyć tą planetę i przejść do kolejnej, bo bardzo mnie ciekawi, jak w ogóle się ta gra skończy. Czy wiecie, co fabuła polega na tym, że musimy odzyskać tą naszą paczkę przyjaciół i później pokonać tą, jak ona się nazywa, tą taką dziewczynę. O ja cię, dzięki za wyłączenie tej muzyki, teraz mogę tu stać i nic nie robić w ciszy i spokoju. Dokładnie tak będzie to wyglądało, że nie, będziesz nic nie robił w ciszy i spokoju. Tam widzę, że kolejna impreza trwa, także musimy oczywiście tam podejść, a przy okazji zebrać sobie kolejny klocek. Powiem wam, że planuję sobie powrócić, ale to bardziej prywatnie, do LEGO Marvel Super Heroes 2, bo ja tej gry nie przeszedłem na 100%. A mam chyba tam z 60% albo coś takiego. I kurde, nie wiem, mi się ta gra średnio podobała, bo tam było po prostu takich parę mechanik, ale z jakiegoś powodu, wiecie, mam już blisko ukończenia, więc sobie pomyślałem, hej, może sobie pogram w to, a nie wiem, odnośnie tego LEGO Wars, co tam pisaliście, bo jeszcze nie wrzuciłem poprzedniego filmu, także możecie pisać, co sądzicie o grze LEGO Wars i czy chcielibyście ją na kanale. Mogłabym słuchać tej muzy cały dzień, więc będę i ty też, już zawsze. Słuchaj, ja nie będę słuchał tej muzyki, bo... O! Okej. Okay. Czekajcie, mam kręcić, tak? A, okręcamy się, dobra. Chodź tutaj, głowo Stalowo-Brodego. Nie mam pojęcia, dlaczego nie chodzę tym razem Emmetem, tylko tą głową Stalowo-Brodego. Znaczy w ogóle Stalowo-Brodym. Ale możemy sobie zrobić taki jeden po prostu odcinek. Albo za chwilę zmienimy na przykład na Rexa, bo Rex też jest spoko. Z tego co pamiętam. O, w ogóle mam błyskawicę. I mogę tą błyskawicą rzucać. Taką broń sobie po prostu dodałem przed odcinkiem zaraz. Okej, okay, tutaj oczywiście trampolina musi być, bo co innego. Jeżeli są różowe klocki, no to wiesz, że będzie potrzebna trampolina. A, tu jest, widzicie, troszkę to inaczej zrobione. Ale mechanizm będzie dokładnie taki sam, czyli po prostu w dół schodzimy i wyłączamy muzykę. Ale w sumie to nie fajne, nie? Że wchodzimy do kogoś na imprezę i wyłączamy im muzykę. Takie niezbyt dobre zachowanie. Okej, to muszę teraz porozmawiać z tobą z powrotem. O rany, co mi w ogóle strzelił do głowy? Nie to mi w duszy gra. Wracam do progresywnych, popowo-rockowo-jazzowych oper. Dobra, dawaj mi klocek. Muzyki przyniosło chyba jakiś efekt, ale nie potrwało długo, zanim ktoś zauważył, co kombinujemy. No, powiem tak, no ja też bym zauważył, że ktoś wyłącza po prostu muzykę w całym mieście. Lucy, Rex, zagrajmy sobie Rexem. Zagrajmy sobie Rexem, czemu nie? Dawno w sumie nie było tej postaci. I chyba ani razu jeszcze nią nie grałem, a od Emmeta możemy sobie odpocząć, przynajmniej może dzisiaj, a pewnie i tak go za 10 minut zmienię. Właśnie, trzeba by było potwierać te wszystkie rzeczy. O, bo trochę się tego nazbierało. Udało się, wiersze z głośnikami załatwione, świetna robota.
O, Straż Królowej tu jest, musimy sprawdzić, co się dzieje w mieście. Aha, właśnie tą królową, o to mi chodziło. Czy to jest nasz główny boss, którego będziemy musieli pokonać? Chyba tak. Dziwne te robociki. A tu jest skrzynka. Dajcie mi chwilę, bo wiecie co? Ja zrobię coś takiego, że błyskawicą po prostu będę was bił. Tylko ta błyskawica... taka średnia. Myślałem, że ona, wiecie, będzie, nie wiem, strzelała piorunami, ale się okazuje, że nie. Że jednak to jest po prostu zwykła, nudna błyskawica. O, cześć kolega. Co, kolejna fala przeciwników będzie? Chyba tak. Chociaż... A, ja muszę po prostu tam iść teraz. To wiecie co, ja sobie wezmę niebezpięści. To jest najlepszy przedmiot. Tutaj coś jest. To jest winda, ale w sumie ja nie muszę tam wchodzić. Tylko ja muszę teraz zejść. O kurde, kolejne roboty. Dobra. A, nie powinno być z wami żadnego problemu. Szkoda, że nie mam żadnego jakby pistoletu, bo... nalepkomiot. Nie wiem, czy to w ogóle coś robi. W ogóle po co jest to? Jeżeli nie będę mógł nikogo tym jakby rozwalić, to trochę ta broń będzie bezużyteczna. Okej, patrzymy. A, można. Dobra, czyli już wiem, wiem po co to było. Czyli muszę jeszcze ciebie gościu rozwalić. Ej, czy to jest Harry Potter? Chwila. Ej, czy tylko mi ten gościu przypominał Harry'ego Pottera? Napiszcie w komentarzu, czy... Chwila, ja go gonię. Wydaje mi się, że to był Harry Potter. Albo ktoś podobny do Harry'ego Pottera. No, może był gościu bardzo podobny, nie wiem. O, Lex Luthor, siema. Siema, Lex. Co tam? Ja się właśnie napierdzielam z jakimiś dziwnymi kosmitami, a ty nawet mi nie pomożesz, mimo tego... Chociaż nie, w sumie nie jesteś bohaterem. Nieważne, nie było tematu. O, Wonder Woman. I mamy tą wersję Lego i tą dziwną wersję. Okej, okay, zapisywanie. A, musieliśmy po prostu poczekać, aż kolejne robociki się pojawią. To jest tak, 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 tak. I cyk, wszyscy rozwaleni. Zobaczymy, co nam powie Wonder Woman za chwilę. Uff, dotarliśmy, dobra robota, masz weź to zaproszenie na imprezę, ruszaj. Zaproszenie na imprezę. Spotkało nas już tyle, że nie chcieliśmy sprawdzać, czy może się zrobić jeszcze dziwniej. Musiało być stąd jakieś wyjście. No ja biegnę właśnie, biegnę do wyjścia, chyba, tak mi się zdaje. Ale dziwny, naprawdę ten świat jest chyba najdziwniejszy, jaki do tej pory zwiedzałem, bo nie wiem, te ściany są takie, niby to jest, o, ogromne miasto, a tak naprawdę to jest, zobaczcie, jaki mały jest ten świat. I rozumiem, że będę mógł przejść, a, widzę nawet portal na mapie. Czekajcie, mogę wam odpalić, widzicie, o, tu jest portal. I tam jest chyba jakiś statek? Albo coś takiego? Dobra. Aha, już wiem, co będę musiał tutaj zrobić, ale oczywiście ja to zrobiłem wcześniej. Ceremonia, żeby się dostać do nocy, musisz przejść przez słońce. Nie pytaj czemu, tak po prostu jest. O, super, przyjmuję twoje zaproszenie, dzięki. Tam w ogóle coś jest. Jeszcze. I tutaj pewnie będę musiał wrzucić te klocki, dlatego widzicie, ja już jestem przygotowany od poprzedniego filmu. Więc... nie mówcie, że to będzie kolejny boss. O kurde. Ha. Czyli muszę się tam dostać do środka. No, o! Jest mały dinozaur, który za chwilę zniknie. Dobra, weźmy... Aha, to jest to serduszko. Dobra, to ja nie chcę z tobą... Nie chcę z tobą się bić. Czyli musimy rozkminić, jak tam się dostać na górę. Ale tutaj zmienimy sobie już postać na Emmeta, bo wydaje mi się, że to on musi wyjść z tej planety. Pamiętacie, jak jeszcze parę minut temu mówiłem, że nie, Emmeta nie będzie w tym odcinku. No, no to troszeczkę się to pozmieniało. O kurde, ale będziemy mieli tor przeszkód na słońcu. Dobra, to może być. Aha, czyli i tak muszę sobie wziąć ten klocek. Ciekawe, czy jeżeli bym nie miał tych klocków, wiecie, 15, to bym musiał po prostu wracać z powrotem na tą planetę jakby i z powrotem później wchodzić od samego początku, cały ten tor przeszkód po prostu przechodzić. No, to nie byłoby spoko. Dlatego dobrze, że jestem przygotowany tym razem. Okej, okay, zjedźmy sobie. Aha, to w sumie nie było trudne. Szczerze? Spodziewałem się, że chyba będzie... O kurde, to jest winda. A, może tam jest ten złoty klocek jeden.
Ale w sumie i tak tego nie potrzebuję, znaczy złoty klocek. Cały czas mam przyzwyczajenia z, wiecie, poprzednich gier Lego. A to są archiklocki, oczywiście. Dobra, bierzemy nasze niebezpięści i ruszamy do na inną planetę. Ciekaw jestem, ile ich jeszcze tam zostało, bo wiem, że niektóre są do misji jakby dodatkowych, a niektóre to jest, wiecie, fabuła, kampania główna. Także zaraz, za niedługo w sumie się przekonamy, wątpię, czy w tym odcinku, że ta gra jest taka krótka, to nie, raczej nie. Okej, portal gotowy. Także co, skaczemy. Ziup. Harmoniawa. 16 klocków zdobyłem. Odblokowałem Stalowobrodego. Mamy głowę Stalowobrodego. Odkryto nową planetę. To będzie jakaś śnieżna planeta. Sortownia. Nie, no to wygląda jak jakaś taka śnieżna, lodowa planeta. Chyba, że coś mi się pomyliło. I kompletnie ona będzie inaczej wyglądała. Tylko popatrz na tych leni, pomóż mi ich zapędzić do roboty, co? Wow, powiem wam, że ta planeta jest naprawdę fajna. Tak miękkim, jak można się było spodziewać lądowaniu. Postanowiliśmy się rozejrzeć i poszukać naszych przyjaciół. No, powiem wam, że kurde, ile tu jest klocków. A, czyli po prostu to jest sortowanie kolorów klocków na dane kubki. Spoko, rozumiem. Dobra, i muszę... Aha, bo mamy trzy robociki, z którymi muszę coś zrobić. Znaczy, pewnie albo będę musiał im coś zbudować, albo po prostu będę musiał pracować za nich. I chwila, co? Bierzemy sobie tutaj, jedziemy. I co dalej? Co? Aha, naprawdę mam tylko nimi podjechać tutaj w ten zielony wyznaczony obszar i to tyle. A, bo oni sobie śpią. Dobra, halo, budzimy się. Nie mogę go obudzić, ponieważ muszę użyć różdżki malującej. Pewnie się zastanawiacie, po co ta różdżka malująca. Ja też nie mam pojęcia, jaki to ma związek, ale za chwilę się tego dowiemy. A, budzik, po prostu. Zrobiłem budzik, aj, wstajesz. Wstajesz czy nie wstajesz? Ty no, przecież każdego by obudziło. O, jest. Dobra. Teraz ciebie doprowadzimy tutaj i za chwilę ruszacie do roboty. I przy ostatnim z tego, co widzę, trzeba będzie po prostu zbudować generator jakiś tam energetyczny. O, tu są klocki. Weźmy sobie. Podnieśmy je. Gdzie mamy tak? Strona budowniczego, generator. Cyk. Od razu. Widzicie, od razu mamy niebieskie klocki. W razie, gdyby nam zabrakło. To jest fajne, bo nie będzie raczej takiej sytuacji, że braknie nam klocków i... po prostu zatniemy się w pewnym etapie gry i nie będziemy wiedzieli po prostu, co dalej można zrobić. Okej, jedziemy. Ale no, ten świat też mi się bardzo podoba. Aż mnie ciekawi, jakie są jeszcze, nie? Jeżeli one są wszystkie tak różnorodne. Dobra, wszystkie roboty ogarnięte, obudzone. To teraz porozmawiamy. Świetnie, w nagrodę możesz wziąć wolne na resztę dnia. Ale w sumie ja tutaj nie pracowałem. Ja tylko chciałem wam pomóc i to tyle. A, rozumiem, że tam nie będę mógł wyjechać, bo w sumie to tak wygląda ten teren. Chociaż... Oczyściliśmy drogę i ruszyliśmy dalej, nie wiedząc jednak, jakie czyha na nas niebezpieczeństwo. Jednak można tu iść. I co? Nie widzę, żeby oni pracowali. Dobra, ale i tak musiałem tutaj iść. Myślałem, że nie będzie można się... sobie przejść w to miejsce, bo zobaczcie, te tekstury, nie? Tam wyglądałem na taki po prostu... A, bo to jest jakaś woda może, taka różowa, nie wiem. Muszę i tak sobie po tym poskakać, hop, hop. Oczywiście troszeczkę parkouru nie zaszkodzi. Dobra, weźmy nasze rękawice od razu. 16 klocków będę musiał zbierać. Wątpię, czy to mi się, czy to po prostu zrobię w tym odcinku. Raczej za niedługo będziemy kończyli i po prostu sobie to zrobimy na spokojnie. Za niedługo, znaczy jutro, bo odcinki są codziennie. W weekend, znaczy w tygodniu staram się wrzucać je z samego rana, także jeżeli widzicie ten odcinek z samego rana, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie, oglądam to rano. Bo na później też mam jakieś tam filmy ogarnięte, dlatego... Wow, co jest? Trochę inaczej to zrobiłem, bo sobie skakałem jakby sam. O, mamy kolejnego robota.
O nie, klocki się obsunęły i uwięziły naszych robotników w tunelu. Musisz pomóc ich uratować. Spokojnie, akurat mam przy sobie te rękawice, także to nie powinno stanowić żadnego problemu, żeby tam się dostać. Dziękuję ci przepięknie, sam bym to zrobił, gdybym miał ręce. W sumie trafna uwaga, nie? Ten robocik nie ma rąk, więc raczej nie mógłby tego zrobić. Ale mógłby sobie zdobudować jakieś ręce. Ej, przecież żyjemy w świecie klocków Lego. Tutaj wszystko można zbudować. Dobra, i tak muszę się przedostać. Chwila, gdzie są te roboty? Aha, dobra, jest jeden tutaj ukryty. Tutaj jest jakiś grobowiec. Ja widzę jednego pracownika. Może jestem ślepy, nie twierdzę, że nie. Ale ja tam widziałem tylko jednego pracownika. On mówił, że tam jest dużo uwięzionych pracowników. Okej, okay, znowu mamy te klocki duplo. Czyli naszych przeciwników w tej grze. A wiecie co, nie będę ich bił. Tylko sobie od razu pobiegnę tam, gdzie muszę. O, Benek! Hej, a wy kto? Intruzi, straży do broni. A, Benek. Myślałem, że my kumple jesteśmy. Celuj w ich słabe punkty i unikaj ataków. Aha, czyli po prostu musimy zrobić jeden unik i z tyłu mają tarczę. Gdybym ja projektował swoich gości, to raczej bym nie robił czegoś takiego, że okej, z tyłu będziecie mieli tarczę. Tak, żeby było łatwiej was trafić. Dobra, a mogę zrobić... O kurde. Dobra, jeden rozwalony. Drugi będzie za chwilę szarżował. Jest. Ładnie się odwrócił tarczą. A mogę to zniszczyć? Nie, to w sumie wyglądało jak na coś, co można rozwalić. Okej, okay, rozmowa. Emmet, rany, ale się cieszę, że cię widzę. Jeśli złamy dać temu dziwnemu, gorającemu transportowerem, ja mam pomysł, że dowiedzieć się, gdzie jest Batman. A, bo Batman też zaginął. A, widzicie, to ja nawet nie wiedziałem, że Batman tutaj zaginął. Myślałem, że Batman jest cały czas w Apokalipsburgu. Będziemy musieli naprawić statek, zanim go ruszymy. Moja spawarka szybko załatwiałaby sprawę, ale zanim jej użyjemy, musimy znaleźć kilka części zamiennych. Kilka części, w sumie dwie części zamienne. Akurat gra mi powiedziała, gdzie to jest, więc raczej nie powinno być z tym problemu. O, dobra. Od razu jeden klocek więcej. I muszę się dostać tam do środka. A żeby to zrobić, to trzeba użyć oczywiście nie czego innego, tylko głowy stalowo-brodego. A, tutaj mamy skrzynię. Okej, okay, w sumie sobie otworzę od razu to. Żebym nie musiał później zmieniać na kolejną głowę. Cyk. Dobra. Magazyny otwarte. Błyskawica. Jakiś obszarowy atak. Całkiem spoko. Coś będę musiał w końcu kupić za tą kasę, bo zobaczcie, mam 860 tysięcy, a ja chyba nic w sklepie nawet nie kupiłem. Także trzeba to za niedługo zmienić. Ale to, wiecie, jeszcze trochę. Ja sklepu tutaj żadnego nie widzę, dysza do spawarki jest, czyli pierwszy przedmiot jest gotowy i idziemy po drugi. O nie, widzę, że tam są moi przeciwnicy. Co jest? Można rzucać tą błyskawicą. Dobra. Nawet można tym spamować. Ty, zarąbiste to jest. Czyli jednak błyskawica jest fajna. Jednak jest git. Dobra, we wszystko będziemy rzucali. A co ty? O kurde, czym ty jesteś? Robociku dziwny. I co ja mam tutaj zrobić? Gdzie jest ta część? A, dobra, głowa stalowo-brodego. Nie, mam problem, żeby po prostu dojrzeć rzeczy, które świecą tutaj. I co, ten robocik mi to da? Okej, okay, wózek z jakąś figurką Lego. Nie potrzebujemy tego. Perkusja, też nie potrzebujemy tego. Tutaj mamy skrzynię z narzędziami, czyli po prostu będzie na 100% tam jakaś część zamienna. Akurat tej, której potrzebujemy. Dobra, rozwalmy to. I... jest! Kanister z paliwem. Dobra, idziemy. Czekajcie, nie pójdę do niego z głową, tylko może pójdę, o, bez żadnej rzeczy w ręce, bo może by się zdziwił, że ej, dlaczego masz głowę stalowo-brodego w ręce? O co chodzi? Ta część, dobra, daję tutaj, a będziemy mogli w końcu naprawić ten statek kosmiczny. O, Benek! Czyli ten astronauta nazywał się Benek. Spoko. Nie mówcie, że to jest... Spawarka
pęka jest w stanie przecinać i naprawiać pewne typy obiektów. Jest super przydatna. Mhm, dobra. Raczej sobie z tym poradzę. W poprzednich grach Lego, wiem, że w Marvelu na pewno Iron Man miał taki laser. Czyli to jest taki... Zdarzają się przy sklepach z narzędziami, co? Motyw, który już ogarniałem. Hej, kto tam próbował naprawić mój silnik? Czy to aby nie ty? Zabiorę cię na ceremonię, prosta sprawa, ale pod warunkiem, że pomożesz mi zebrać 3 zestawy ciasto klocków, które muszę tam przewieźć. No i dokończę naprawianie mojego silnika, żeby znów mógł pracować. Dobra. To najpierw i tak muszę to zrobić. Okej. Okay. A, kółko. Uczymy się kształtów. Co, naprawiona już? A! Nagle działasz. Ale i tak muszę jeszcze te klocki. Rany, znów mogę ruszać, dzięki idziemy do pierwszej stacji załadunkowej. Musimy napełnić wszystkie 3 wózki ciasto klockami z centralnego obszaru, jeśli chcemy dostać się na ceremonię. No dobra, jeżeli trzeba, to trzeba. Odrobina ciężkiej pracy i chyba w końcu moglibyśmy się ulotnić jak kamfora z tego dziwnego miejsca. No, jest, ta planeta jest bardzo dziwna. Chyba najdziwniejsza planeta do tej pory. Okej, okay. Aha, czyli będziemy musieli po prostu pomagać z załadunkiem. Obstawiam, że, uwaga, będę musiał używać tej spawarki. O, i mamy szarżujące klocki. Dobra, jeden unik. Pięknie, teraz z drugiego. Ciekaw jestem, czy... Nie, dobra, nie zrobię ci nic. Trzeba po prostu unikać. Myślałem, że te pioruny... Że z tymi po prostu piorunami sobie poradzimy i nie będę musiał czekać, aż one będą szarżować. A, tu jest... Aha, czyli muszę tak czy siak tam iść. Dobra, zaraz to ogarniemy. Tam w ogóle jest kolejny klocek. Także może go sobie zbiorę, albo i nie. Dobra, zbierzemy go. Myślałem, że nie ma schodów. A, i tak spawarki trzeba będzie użyć. Strona budowniczego, gdzie to jest? Tu jest spawarka. Syk. Chyba, że... Nie. Aha, czyli tak czy siak musiałem to zrobić. Dobra, ja myślałem, że idę sobie po klocek, a musiałem to po prostu ogarnąć. Mogę tam przejść jakoś? Górą? Wow. No, po drugiej stronie jest ten klocek, nie? Jak tam się dostać? No, weź kurde ten klocek. Dobra, nie da się. Albo po prostu ja nie wiem, jak tam się dostać. Ale wiecie co, mam jeszcze jeden pomysł. Zrobimy sobie po prostu skok z tego miejsca i udało się. Dobra, możemy ruszać dalej, tylko... Tak, tak, tak. Aha, muszę odkręcić jakiś korkociąg. Dobra, ruszamy do kolejnej stacji po prostu. Przestawianie rzeczy z miejsca na miejsce przypominało dawną pracę Emeta. Dobrze mieć uniwersalne umiejętności, nie? No dokładnie tak, zgadzam się z tym. Dobra, i tak muszę iść po tego klocka. Hops, hops, hops. O, tam w ogóle jest skrzynia. Dobra, wiecie co? Będziemy w tym odcinku kończyli. Dokończymy po prostu sobie to wszystko w przyszłym filmie. Zakończymy tą planetę. Czyli mamy na razie coś takiego, że po prostu robimy połowę jednej planety i połowę drugiej planety, znaczy, no tak. Połowę jednej planety, połowę drugiej planety w jednym odcinku, także w każdym odcinku będziecie przynajmniej mieli 2 planety. Wiem, że to powinno być, wiecie, tak podzielone, że w każdym filmie mamy jedną planetę, ale w sumie to też mi pasuje, bo przynajmniej co chwilę nam się zmienia otoczenie tak naprawdę. Więc dziękuję wam za uwagę, jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku LEGO Przygody 2. Na razie, cześć!